Hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Damiano dla projektu Find Yourself. Witam Was w serii pytań i odpowiedzi. Mam przygotowane pytanie od Kamili. Pytanie dotyczy neurotyzmu, także czytam i jak zwykle lecimy z tematem. Dziękuję za ten filmik. Dzisiaj po wielu latach walki z sobą, próby zrozumienia siebie, odkryłam hasło neurotyk. Nigdy dotąd nie słyszałam o tym. Od dziś zagłębiam się w ten temat. Co Tobie pomogło? Głównie medytacja? Czy można to jakoś wyleczyć, by zacząć żyć normalnie? Pozdrawiam serdecznie. Oj, ciężka walka przede mną. Słuchajcie, temat neurotyzmu dotyczy wszystkich ludzi, niezależnie od miejsca, jakie teraz zajmujecie. Każdy człowiek jest istotą czującą. Odbieramy rzeczywistość, mamy zmysły i jesteśmy wrażliwi na ból. Wobec tego nasza osobowość przejawia charakter tych negatywnych cech i negatywnych skłonności również. Oprócz tego mamy bardzo podobne uwarunkowania. Możecie zwrócić uwagę na to, że ludzie mają podobne traumy, podobnie przechodzili dzieciństwo. Nawet jeżeli mieliśmy różne doświadczenia, to jesteśmy w stanie wskazać na negatywne aspekty tego doświadczenia, że byliśmy bici, szczuci, przezywani, straumatyzowani, że zawsze musieliśmy walczyć o swoje, że coś nam brakowało, tak? Przecież w dzieciństwie zawsze nam czegoś brakowało. Mówię tutaj oczywiście w cudzysłowie takie uogólnienia, bo chcę pokazać Wam, że każdy człowiek cierpi i przechodzi w swoim życiu przez cierpienie. I tego neurotyka w środku ma każdy człowiek. I mówię o tym, ponieważ to może pomóc Wam zrozumieć naturę naszego człowieczeństwa, nie jako czynnik, który dotyczy tylko Was, ale nas wszystkich. To pozwala bardziej się otworzyć, być bardziej wrażliwym, czującym i zwrócić uwagę na to, że nie jesteście z tym sami. Ponieważ jeżeli jesteś osobą o zwiększonym stopniu neurotyczności, to bardzo prawdopodobne, że często skupiasz się na sobie, analizujesz siebie. Wydaje się tobie, że tylko ty masz problem, że inni cię atakują, że inni się nad tobą pastwią. Ciężko jest ci się otworzyć. Często czujesz przewrażliwienie na punkcie swojej samooceny, albo w ogóle masz poczucie, że twoja samoocena nie jest stabilna. Albo masz takie poczucie, że sam ze sobą sobie nie poradzisz. Masz częste doły niepokoju, lęku, poczucie braku. Takie skrajnie negatywne stany emocjonalne. I o ile możemy wyróżnić szereg różnych aspektów naszej osobowości, to przy neurotyzmie charakterystyczną cechą jest to, że nas coś boli. I teraz, jak sobie z tym poradzić? Słuchajcie, przygotowałem sobie małą listę. Mówię małą, bo mógłbym tutaj godzinami na ten temat opowiadać, a chcę to wideo streścić, skrócić, żeby było takie w pigułce, żebyście mieli tutaj sam konkret. Przede wszystkim miłość do siebie. Potrzebujesz otoczyć siebie miłością, opieką, wsparciem. Potrzebujesz dać sobie wszystko to, czego brakowało ci w dzieciństwie. Potrzebujesz wyrobić sobie pozytywny dialog wewnętrzny, kochający siebie, wspierający siebie. Praktyki takie jak afirmacje, patrzenie w oczy sobie w lustro i mówienie kocham cię. Zapisywanie karteczek samoprzylepnych z pozytywnymi myślami. Jeżeli dodatkowo masz niestabilny obraz siebie, to polecam to zrobić. Dalej, medytacja. Siedzenie samemu ze sobą w ciszy i obserwacja swoich myśli, nie przywiązując się do nich. Na temat medytacji zrobiłem już wiele filmów, możecie sobie je poszukać. To, co jest charakterystyczne przy medytacji, to jest to, że możecie zajrzeć w siebie, uspokoić umysł i pogodzić się z waszymi natręstwami i atakami niepokoju, lęku i paniki, o ile macie takie skłonności. Dalej, ofiara i biedak w tobie muszą zostać nakarmieni. Jeżeli masz tego zranionego chłopca w sobie, albo tą zranioną dziewczynkę w sobie, to musisz otoczyć ich opieką, siebie opieką, po prostu. Jak to zrobić? Poprzez akceptację wszystkich uczuć, jakie czujesz. Ja wiem, że w społeczeństwie jesteśmy dzisiaj bombardowani i programowani tym, że mamy zawsze być silni, zawsze mamy być niezależni, zawsze mamy być odważni, zawsze mamy stawiać na swoje. To często buduje jeszcze taki większy lęk i kocioł w głowie, bo skoro taki jest standard, tak, że musisz być zajebisty, to wszelkie
przejawy neurotyczności są spychane na bok. I tak między innymi buduje się kolektywny cień. I my musimy ten cień przywołać do świadomości i uświadomić sobie, że w tych negatywnych aspektach i cieniach naszej osobowości są również cechy pozytywne, takie jak zwiększona wrażliwość, empatia, troska, współczucie, miłość. To są rzeczy, które są dzisiaj mniej gloryfikowane, bo dzisiaj najważniejszy jest sukces, hajs, władza i wpływ. I potrzebujemy troszeczkę tak jakby spojrzeć prawdzie w oczy na siebie jako ludzi i sprawdzić, co tak naprawdę czujemy, jacy jesteśmy. To potrzebuje robić neurotyk. I potrzebujesz również zaprzyjaźnić się z tymi uczuciami. Dalej, dbanie o poczucie wartości. Zacznij robić rzeczy, które sprawiają ci przyjemność. Zacznij robić to, w czym czujesz się dobry. Zacznij doceniać siebie. Zacznij poszerzać swoją wiedzę i kompetencje w wybranych dziedzinach, w tym, co lubisz robić. Jeżeli nie wiesz, co lubisz robić, to zacznij od pierwszych przeczuć, intuicji, które ci mówią, co chciałbyś robić. I wyrób w sobie dyscyplinę, tak żebyś konkretnie się w to zaangażował. Dalej, uprość swoje życie i skup na ważnych rzeczach. Skup się na ważnych rzeczach. Dlaczego? Bo jeżeli jesteś neurotykiem, to bardzo prawdopodobne, że czujesz często rozchwianie emocjonalne i próbujesz złapać się kilku rzeczy naraz. To jest dobre, żeby potrafić wiele rzeczy robić, ale często jest to bardzo nieefektywne. Weź kartkę i długopis, spisz twoje priorytety, 10-15 priorytetów i zobacz, jakie trzy najważniejsze priorytety tak naprawdę powinny interesować cię w życiu. Resztę nie musisz totalnie olewać czy odsuwać, ale zmniejszyć ich priorytet. Potrzebujesz zbudować sobie hierarchię ważnych dla siebie rzeczy i uprościć swój styl życia, żebyś nie miał tylu stymulacji, żeby cię tak ciągle życie nie rozpraszało, żebyś był bardziej skupiony. Dlaczego? Bo jak jesteś bardziej skupiony, to twój umysł jest bardziej spokojny. To nie jest kwestia tego, że masz siebie nadmiernie kontrolować teraz, czy nie wiem, totalnie odrzucać cokolwiek. Po prostu chodzi o to, żebyś uprościł swój styl życia i żeby tyle rzeczy nie wpływało na ciebie, żebyś nie był przebodźcowany, bo to również często wzmaga twój neurotyzm. Dalej, coaching i psychoterapia. Jeżeli masz ochotę na coaching, chcesz spróbować sesji, popracować ze sobą, to zapraszam. Mam taką formę pracy w formie konsultacji, zapraszam. Jeżeli chcesz spróbować psychoterapii, to również możesz spróbować. Trochę się powtarzam, ale to są ważne rzeczy. I o ile możesz zaczerpnąć informacji za darmo z internetu, możesz kupić książkę, możesz coś poczytać, obejrzeć jakieś wideo, to warto jest coś przepracować również z drugim człowiekiem. Zreflektować się nad tym. Zrobić coś więcej w tym kierunku, żeby przerobić swoje traumy i wejść na pewien stopień normalności, jeżeli czujesz, że masz problem z neurotyzmem. Dalej, odpowiedzialność. Jeżeli czujesz, że utknąłeś na poziomie bycia ofiarą i nie potrafisz sobie poradzić, to kolejnym etapem w twoim życiu jest wzięcie odpowiedzialności za nie. Bo to może być dla ciebie bardzo męczące, jeżeli ciągle zwalasz winę na zewnątrz, ciągle widzisz wszystko na zewnątrz, albo w ogóle ciągle czujesz tą emocję, to wejście w poczucie mocy, siły i wpływu na swoje własne życie może pomóc ci załagodzić niektóre objawy neurotyzmu i przynajmniej sprawić, że zaczniesz doceniać bardziej życie i zaczniesz widzieć w nim szanse i możliwości na swój własny rozwój i w ogóle cieszenie się tym życiem i zabawę. Dalej. Rób to, co kochasz i popracuj nad sprawianiem sobie przyjemności. Jeżeli jesteś neurotykiem, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że nie potrafisz sprawiać sobie przyjemności. Albo sprawiasz sobie jej za dużo, kompulsywnie, albo w ogóle nie potrafisz cieszyć się życiem. I możesz mieć również z tego powodu wahania nastroju i być takim wahadłem. I to jest również częsta cecha osób wysoce wrażliwych. No, takim idealnym wzorcem byłoby bycie w równowadze emocjonalnej. Ale w życiu nie do końca tak jest, że zawsze jesteśmy zrównoważeni.
Czasami dominują jedne aktywności, czasami inne. W twoim celu jest to, aby wypracować sobie taką filozofię życia, abyś był szczęśliwy. Abyś był szczęśliwy i wszystkie praktyki duchowe, typu mindfulness, uważność, medytacja, yoga, zmiana diety, zmiana funkcjonowania, mają na celu pomóc ci zejść z powrotem do poziomu ciała i uczuć i zintegrować twój umysł z twoim ciałem. Bo neurotycy bardzo często mają taki problem, że siedzą ciągle w swojej głowie, ciągle wszystko analizują, ciągle są niepewni, ciągle są niezdecydowani. Biorą rzeczy zbyt poważnie. Dla nich życie to cierpienie i przetrwanie. Nie potrafią cieszyć się życiem. I wszelaka forma na przykład takiej terapii, może artoterapii, jakiejś terapii twórczej, może jakieś formy relaksacji, pracy z ciałem, z oddechem. To wszystko może pomóc tobie zejść z powrotem do ciała, pozwolić sobie na większą swobodę, na większy przepływ i ruch w życiu i na większe zaufanie do twoich naturalnych talentów czy tendencji, tam gdzie chcecie po prostu po niej życie. Ten temat można byłoby jeszcze długo rozwijać. Chciałem dać wam tą taką pigułkę, bo to jest możliwe do zrobienia. Po prostu potrzebujecie wejść na ścieżkę rozwoju. Rozwoju świadomości, rozwoju osobistego. I wszelakie praktyki mają na celu wam w tym pomóc. I chciałem jeszcze powiedzieć, bo w zeszłym roku stworzyłem kurs. Kurs samopomocy. I kurs ten zadedykowałem tematowi autoterapii. I jest to świetny kurs, ponieważ jest stosunkowo krótki, trwa godzinę, a materiał, który jest w nim zawarty, pomaga zintegrować coaching i taką formę autoterapii w życiu codziennym i można go stosować na dużo dłużej, bo niektóre ćwiczenia czy techniki, które proponuję, no są dosyć pracochłonne, tak? Ale nie w takim negatywnym sensie, że są ciężkie, tylko po prostu wymagają trochę czasu. I można ten proces po prostu przejść samoistnie. Jeżeli chcesz popracować sam ze sobą, bo to jest kurs, który pomaga tobie zrobić terapię samemu ze sobą. Oczywiście to nie jest taka pełna terapia, jak byś poszedł na taką indywidualną pracę, jeden na jeden, ale to jest taka bardziej praca w samotności. Polecam spróbować. Zainteresować się, może odnajdziesz w tym coś dla siebie. A mam same dobre opinie, także polecam. Słuchajcie, jeżeli chodzi o ten film, to wszystko. Dzięki wam serdecznie za uwagę. Stawcie łapki w górę, stawcie przemyślunki i komentarze na dole. Zapraszam na grupę na Facebooku. Wszyscy jesteśmy świadomością. Tam na tej grupie udostępniam pytania coachingowe, również do autoterapii, również do refleksji. Również możecie nawiązać kontakt z innymi ludźmi. Zapraszam na inne media społecznościowe, na przykład na Instagrama. Jeżeli chcecie popracować ze mną, to zapraszam na konsultacje, do innych moich kursów i widzimy się w kolejnym nagraniu. Tak na samym końcu chciałem jeszcze powiedzieć, rozejrzyjcie się na moim kanale. Zrobiłem całą masę materiałów, które są za darmo i są bardzo wysokiej jakości. I praktycznie nigdzie na YouTubie nie znajdziecie materiałów tak wysokiej jakości. Specjalnie poświęciłem swój czas na to, żeby dopieścić te materiały i myślę, że mogą one wam posłużyć. Trzymajcie się ciepło i do zobaczyska następnym razem. Miłego, elo, buźka.